20 września 2021. Jesteśmy w Hamburgu, w miejscu, gdzie stały dwa klasztory dominikanów i franciszkanów, założone w 1237 roku przez Adolfa IV Schauenburga. Był to pradziadek polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, urodzonej 25 sierpnia 1270 roku w Berlinie, który założył jej dziadek 28 października 1237 roku. To były czasy, kiedy wszyscy się łączyli w modlitwie, dziękczynieniu Bogu za dar życia, za wszystkie dobra, które nam daje. Patronką Hamburga, tak jak kiedyś i dzisiaj, jest Matka Boża, Królowa Polski. Dzisiaj przed szpitalem, gdzie leży nasz jedyny ukochany pasterz, ksiądz Klaus Wodzak, modliliśmy się na różańcu, złączeni z klaryskami w Starym Sączu. W tym klasztorze jest pochowana Królowa Polski, rówieśnica Królowej Polski Małgorzaty Brandenburskiej, który właśnie pradziadek założył. Klasztory, na których postawiono ten ratusz w 1897 roku. W ratuszu urzędują władcy